nie ma ucieczki przed olejem sezamowym. Kolejna chińska marka Liagu. Zobaczymy, co mają. Chodźcie. No to mocne uderzenie Liagu, bo mamy model S12, który tu jest przedstawiany jeszcze w fazie, powiedzmy, atrapy. Będzie wypuszczony w kwietniu. To, co zwróciło naszą uwagę, to ekran z otworkowym noczem i fajnie mieniący się tył, ale pewnie wykonany finalnie będzie z tworzywa. I co ciekawe, ten telefon leży tutaj w dwóch wariantach. Jedna ma czytnik linii papilarnych na boku, a druga ma klasycznie z tyłu. No i znowu już koło nas trwają rozmowy handlowe, więc zamiast wam czytać, to wam po prostu pokażę specyfikację. Zwracam uwagę na procesory, widać tu producent jeszcze nie zdecydował, co tam wsadzi finalnie, więc mamy to napisane jako opcje. No, zapowiada się całkiem. No, pytanie, czy ktoś będzie skłonny zaryzykować. I co, podobało ci się Ligo? A byliśmy i zobaczyliśmy mock-upy, głównie jeżeli chodzi o nowe smartfony. Bardzo miła pani pokazała nam mock-upy z lekko znudzoną miną. Ucieszyła się bardzo mocno i uśmiechnęła, kiedy zobaczyła kontrahentów handlowych. Na nas się nikt nie cieszy, słuchajcie. Nikt kompletnie. Ja nie wiem. Nie lubią nas Chińczycy po prostu. Dobra, to idziemy od nich.